Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Przybyliśmy odzyskać prastary zwój. Jesteśmy teraz w czarnej przystani, gdzieś głęboko, głęboko. Oczywiście najpierw rozejrzymy się po tym opuszczonym krasnoludzkim mieście. Ja i Lydia. Okej, ona dalej tu stoi. Stamtąd przyszliśmy, już tam byliśmy. Tutaj troszkę jest... No, zdarzy się jakiś taki potwór, który potrafi mi napsuć mimo mojego ulepszenia zbroi ostatniego. Cały czas będziemy szli w to kowalstwo. Już niedaleko do następnego poziomu. I tylko kiedy nauczymy się, proszę ja was, wytwarzać zbroję z łusek smoka, taką sobie zrobimy i to na pewno będzie lepsze niż to, co mamy. Okej, okay, tam są jeszcze sukinsyny. Chyba nawet mnie zobaczyli. Tak się zastanawiam, jak ich zajść. Nie chcę lecieć na przypał za bardzo, bo to się może źle skończyć. Nie wiem, co ty tu widzisz. Ale... Czy ja dam radę tam wejść? Od tyłu jakoś. Paranoja mode on. Ja chyba nie wejdę. Albo może tamtędy dopiero. Co to? Stamtąd mnie zobaczył? Ja pierdolę po prostu, nie? Znowu przyszedł poziom. No jedno ugryzienie, autentyk. Ja pierdolę. Jedno ugryzienie. Dobra, idzie tu. Właśnie. Będę teraz co chwilę zapisywał, bo... Dobra, w końcu was mam, kabaczki. Jeszcze pluje skurwysyn tam z dołu. Nie wiem, jak on mnie zobaczył. Dobra, ty spierdalasz. Ty też w sumie. Okej, nieźle. Teraz te robale. Trujące, rozszarpujące. Ostatnio mi się przypomniała Subnautica. Miał ochotę, bo mam bardzo wielką ochotę zagrać w Subnauticę, ale... Ale już to Below Zero poczekam, aż wyjdzie. Nie będę grał w to samo. Ani nie będę grał we wczesnym dostępie, no bo co to za zabawa. Niedokończoną grę grać, nie? Ale ostatnio mam takie po prostu ochotę na odosobnienie, takie zwyczajnie. W Fallouta mi się dobrze gra. Czasem tak jest, czasem tak jest. No wiadomo, czyścimy ten teren po prostu, nie? Będzie jakieś kurestwo się działo. Wyłaś. Myślałem, że mnie zabije, nie? No, przeszliśmy ten poziom.
To dawaj to kowalstwo, zobaczmy jakąś. Dobra, to biorę zdrowie. Już teraz nie lecę tak. Lecę tak jak czuję bardziej. No, że zdrowie to by się przydało zawsze teraz. Tym bardziej, że ostatnio bęcki. Kowalstwo. Zobaczmy najkrótszą drogę do. Właśnie. Na przykład jakiegoś tam. Smoczego. Łuskowe, płytowe, nordyckie lub orkowe. Okej, gdzie to będzie? To jakieś działko w ogóle, co? Mistrz kowalstwa. O, dopiero tu, okej. Pozwala więc wybrać dendrycznym lub smoczym. Kurde, to dendryczne chyba lepsze jest. Możliwe tworzenie wybranego typu przedmiotów ile przednich trzy razy skuteczniej. Kolejny punkt umiejętności pozwala ci wybrać drugą metodę. Okej, no to zajebiście. Dobra, czyli nie trzeba wybierać jakoś tego. No to lecimy tak, nie? Naokoło, no bo... Jeszcze tylko pozwólcie na chwilę zerknę. Jeszcze raz. Wymaga 90, to na razie tu nie tego jest. Ale dobra, to lecimy w tą mańkę. Złote, elfickie, hitenowe lub krasnoludzkie. Umożliwia tworzenie wybranego tego typu przedmiotów, lub brzmienie trzy razy skutecznie. Kolejny punkt umiejętności pozwala wybrać ci drugą metodę kowalstwa. Tak, chcę. No to weźmiemy krasnoludzki, mi się wydaje. Po pierwsze, więcej znajduję tego. Po pierwsze, mam więcej sztabek. Może tak. A po drugie, nie wiem, czy to w ogóle. To nie będzie lepsze od tego, co mam. Tak czy siak, raczej. Bo tutaj jest jeszcze, pozwala ci ulepszanie, na ulepszanie ich trzy razy skutecznie. To jak trzy razy skuteczniej, to może będzie lepszy, nie? Jak najpierw zrobię, a potem trzy razy ulepszę. Ale weźmiemy krasnoludzki, mimo że elficki ładniej wygląda, to... Może elficki jest lepszy, ale... Zresztą możemy, kurwa, oba przeżyć, nie? Na razie wezmę krasnoludzki. Co ja pieprzę, nie? Jak można oba wziąć? Po prostu najpierw dojdziemy do tego smoczego w ogóle, a potem będę sobie najwyżej wybierał następne, ale raczej nie będę wybierał, bo nie ma takiej potrzeby, jak już dojdę do najlepszego. No dobra, czyli elficki, czyli krasnoludzkie, tak? Możemy. Huo, 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 huo. Właśnie z Bethesdą to jest taki sam problem jak z twoim ulubionym muzykiem, który jak zadebiutował, jak debiutował, jak zaczynał, to wydał dwie zajebiste płyty, po prostu mistrzostwo świata. A potem już zaczął lecieć, kurde, na kasę tylko, nie? I tak cały czas go słuchasz. Bo masz nadzieję, że wróci do tego dobrego, co było na samym początku. Bo pamiętasz, że może, że umie, że potrafi, nie? Coś w ogóle zostawiałem fajnego? Pancerz Haurusa. Nie wiem, może być dobry do czegoś tam, ale nie znam się. Nic mi się nie przypomina, szczerze mówiąc. Parabi, parabi, parapapa, skanbi. Szczerze mówiąc, to się trochę zgubiłem już. Te skurwy syny.
Coś ugrzęzły chyba. Dobra nasza. Chodźmy jeszcze tego robocika załatwić. Jak to mapa wygląda? Pokaż mi lokację. O kurwa, mistrz. To może się do czego, to jest do czegoś potrzebne, biorę. Niedawno gdzieś tam zerknąłem sobie przedmioty niektóre. Dosłownie tam coś szukałem właśnie, a szukałem tej zbroi po prostu. I coś tam było, kurde, z tymi. To do czegoś jest potrzebne, no po prostu, nie pamiętam do czego. W ogóle, where the fuck am I teraz? Tu jakby coś, nie? Znaczy tam znacznik mi pokazuje, spoko, ale tak po prostu... I tak, gdzie ja jestem, o co chodzi? Tu jakaś winda. Okej, wyjście, spoko. Opuszczona przepompownia. No można sprawdzić, nie? Jeszcze zobaczę, dokąd te drzwi prowadzą. Okej, to wszystko jest... Ja stąd przyszedłem chyba. Mam wrażenie, że stąd przyszedłem. Bo pierwsze co to zobaczyłem właśnie to słońce. Ale kurde, nie wiem co teraz ręki uciąć, więc fuck it po prostu, nie? Chodźmy sprawdzić tą przepompownię, raczej mi tam nie było. No, nie było mnie. Kurwa, łajzo, zasrana.
Czekaj, chyba zginął. Czarna przystań, what? Okej. Okej, czy tam nic nie było, okej. No nie, no nie będę tu pływał jak debil. Parabi, parabi. Dobra, wiecie co? Chyba pójdę za tym znacznikiem. Już grzecznie. Przecież nie mogę się powstrzymać, żeby tam iść. Tam pójdziemy jeszcze. Sługa Falmerów, proszę, proszę. O! 10 na 10. Jeszcze możesz. Chyba znowu mnie zatruły skurwysyny czymś. No, coś żeśmy zawalczyli, kurde, bo już mnie irytowało to, jak tak padałem szybko. Trzeba tą zbroję dobrą sobie przypierdzielić. To już dawno temu żeśmy znaleźli tą, co teraz mam. Nic nie było lepszego na drodze. Ktoś tam jeszcze pyskuje do nas z łuku. Parabi, parabi. A tam się nie nakręcam na przykład na Elder Scrolls kolejne jakimikolwiek informacjami na ich temat. Bo tak naprawdę to nic na ten temat praktycznie nie widziałem. Widziałem tylko, że prace trwają. No i tam wiecie, jak zwykle jakiś tam, nie wiem, rysunek, może jakiś tam, jak ktoś rzeźbi twarz, nie? To jest za mało oczywiście, bo wiadomo, że to na pokaz, nie? Ale... bardziej dlatego, że po prostu, kurde, no chyba i tak kupię i się nie powstrzymam. No ja, wiecie, ja cały czas, ja nie wierzę, żeby, kurde, no żeby Elder Scrollsy zjebali, nie wiesz, bardziej myślę, że mogą zjebać wszystko, ale to... Inaczej, bo jeżeli oni by Elder Scrollsy zjebali następne, nie, taki The Elder Scrolls 6, tak, główny wątek, jakby, nie wiem, główną serię ich, to jest koniec. Nie? To jest koniec wtedy. Ja wiem, że Todd Howard już ma wyjebane, bo sobie kupił Tesla i tak dalej, nie?
Ale no, jeżeli ma jeszcze jakikolwiek... Znaczy on ma na pewno wpływ na to, nie? Ale jeżeli ma jeszcze jakikolwiek w ogóle poczucie jakiejś takiej godności twórcy, to nie to bo powinien zrobić wszystko, żeby Elder Scrollsów nie zjebać, nie? Bo wiecie... Na zasadzie, że... Jak, ja tak sobie myślę po prostu, jeżeli coś tworzysz i całe szczęście, fart w chuj, dzięki temu, co tworzysz, jesteś w stanie się zarobić i utrzymać na tym, nie? To już jest zajebiście, ale w pewnym momencie pewnie zaczynasz myśleć, że dobra, pójdę sobie na kompromisy i po prostu się zarobię na tym, nie? Powiedzmy, nie? Że tak sobie powiesz. I po prostu będę miał kasę, kurwa, nie? Tak na tym się skupię przez pewien czas. Ale dalej jesteś tym samym twórcą. Tak naprawdę to chciałbyś robić wszystko za każdym razem coś nowego i żeby za każdym razem tak samo zajebiście się sprzedawało, ale tak niestety nie jest. Ludzie, jak coś im się podoba, no to im się podoba jakiś tam coś, rodzaj jakiś na przykład, nie? I dlatego na przykład wszystkie Elder Scrollsy są podobne, tylko że to jest coś innego, czy tam nawet wszystkie Grand Theft Auto są podobne, tylko że to jest tam trochę coś innego, no bo ludziom się spodobał pewien schemat, oni to zobaczyli. Może oni by chcieli teraz o czymś innym grę zrobić, nie? Zupełnie. Ale no nie, no to się sprzedaje, nie? Więc się chcą zarobić. Ale cały czas są twórcami, co nie? I teraz pytanie, jak już w momencie, kiedy jesteś tyle na tak zarobiony, że już spokój masz, ty masz do końca życia spokój, jeszcze tam, nie wiem, twoje wnuki mają już spokój pewnie też do końca życia. Zakładam, że tak jest w przypadku na przykład Todda Howarda, nie? Wiem, że już tu byłem, czekajcie. No to co ci szkodzi po prostu wrócić do bycia twórcą? Chyba właśnie to chciałeś zawsze robić, nie? I w momencie, kiedy już jesteś spokojny o swój byt, to możesz tworzyć jak chcesz. Co nie? Więc moim zdaniem, jeżeli ma jakieś tam... Jeżeli mu zależy jeszcze na w ogóle pracy, na tworzeniu gier i na stworzeniu naprawdę czegoś, co zawsze chciał, no to to chyba to Elder Scrollsy, nie? Wiecie, o co chodzi. Nie trzeba było słuchać się Falmerów. Jak padają pięknie. Oj, nie dosięgłem. W sensie, że wiecie, ja typa nie znam, nie? Tak se gdybam, tylko nie bądźmy tutaj, wiesz, nie rozpłaczmy się czy coś. Nie o to chodzi. Po prostu tak se gadam. W sensie, że... No, po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć. No. Nie wiem co tu jeszcze dodać do tego, no, bo to jest zrozumiałe. No tak jak też Demonikan mówił, że oni potrafią robić dobre, przecież Fallout 3 też nie jest złą grą, nie? Bardzo fajnie przenieśli to na świat 3D. Ale Obsidian zrobił lepszego Fallouta. I siema, nie? Także nie chodzi o to, żeby po nich cisnąć w tej kwestii kompletnie, tylko... No, po prostu z tym Falloutem, na przykład z Falloutem 4 i dodatkami do Fallouta 4, Fallout 76 to wszystko to jest tragedia. Znaczy może Fallout 4 nie jest jakiś przejebany kompletnie, ale to już nie jest RPG, no. Moim zdaniem. Takie typowe, takie jakiego ja bym chciał. I dużo innych osób też. No to zresztą wszyscy wiemy już, nie? A może to nie jest zła gra, szczerze mówiąc to nie grałem jeszcze. Ale no dodatki do Fallout 4 same w sobie, to już było takie chamstwo wręcz, nie? No i system dialogowy w grach tego typu też, jak tak można, nie? Także to już wystarczyło. No i fakt, że questy są chujowe, przecież to jest najważniejsza rzecz w RPG-ach. Także Fallout 4 z tego co kojarzę, to jest fajna strzelanka o otwartym światem. W tym kierunku, nie? Dobra, to nie jest jakieś specjalne miejsce chyba teraz tu, gdzie jestem, wiecie? Może jest tu jakiś kufer czy coś. Ale nie mogę go znaleźć, więc chyba sobie odpuszczę. Jeszcze może tam? Nie, ja stąd przyszedłem.
O, to się zdziwiłem, bo byłem pewien, że już to czytałem. Prawda, byłem pewien. Dobra, spadamy. Pompownie, jeszcze są łajsy. Miałem większy problem z robakiem niż z tobą. Chuj, że to był wielki, skurwiały robak. Katakumby. Z katakumby. Cześć. Okej, coś większego. Okej. Uwaga, pułapka. Lidzi? Are you okay? Chcielibyście żyć w Stanach Zjednoczonych? Zależy gdzie, nie?
Nie mam jak, nie? Co to za żyła? Kurde. Aha, klejnoty duszy. O kurde. No to fajne, co? Dobra, to chyba nam już pozostaje iść za znacznikiem. A my zobaczymy się w następnym odcinku oczywiście. Dzięki wielkie, że wpadliście. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas w materiałach ze Skyrim Special Edition o modach, jak i w innych, do których jeżeli jeszcze nie zajrzeliście, to zajrzyjcie. Tam się też świetnie bawimy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Wpadnijcie na Discorda, jak macie ochotę pogadać, może umówić się na jakąś gierkę, chociaż ostatnio trochę mniej czasu na to jest, ale zawsze można coś tam rozkminić innego, tam też dużo i gęsto piszemy na temat tego, gdzie można dorwać jakąś gierkę za darmo, więc lub tanio, więc warto chociażby dołączyć do naszej watachy i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.